Pan z Tobą, błogosław Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boga, Pana Krzyżny, teraz i w godzinę śmierci. Amen. Boże, gracie nasz Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Dzień dacz Panie, tu w wieku i stanie, jaki poczynek. O światłość w wieku i stanie, jaki wieczny. Jesteśmy na cmentarzu w Desznicy, rzymskokatolickim, ale to był cmentarz wcześniej przy parafii prawosławnej. I widać po krzyżach. Także modlimy się za wszystkich, i tych braci prawosławnych, siostry, którzy może jeszcze pokutują w czyśćcu, za duszę w czyśćcu, pokutujące, cierpiące, i przy okazji za nasze rodziny. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie. No jeszcze? Panią, proszę Cię. O to my dziś prosimy. Że Pan Jezus przybył do takiej górskiej tutaj miejscowości, dawniejszej cerkwi, ale jesteśmy w parafii rzymskokatolickiej w Desznicy. Przed chwilą byliśmy na cmentarzu, a teraz już ogłaszamy, że msza święta, i zwołujemy ludzi, może przyjdą na spotkaniu z Panem Jezusem. Choćby w tym wizerunku właśnie. Mała parafia, bo słyszymy tylko 80 jest rodzin tej parafii. Bardzo skromna, biedna parafia. Do 57 roku była tutaj cerkiew grekokatolicka. Pięknie. No piękne dzwony, dobry, jasny taki dźwięk. Czekamy na księdza proboszcza. To mnie zdziwiony, co się stało, że dzwonię. Dobrze, no. Pan jak tego, co zamknął? Pan Jezus przyjechał. Bo ja zamknę. Ale to tylko lekko przyjdzie. No. No to tak mówię. A to Pan Jezus przyjechał. Ja tego dzwonię. Bardzo dobrze. Bardzo. Myślałem, że się nie zgodzi. Bo kiedyś zadzwoniliśmy, to przyleciał